Na naszą hotlinię dodzwonił się pan Darek. Słuchamy. Witam. Jaki mam zastosować płyn hamulcowy do Lancera 6 z 96 roku po swapie na 1.8 turbo 410 koni? Pytanie z tych ciekawszych. Dlaczego? Bo auto z rynku azjatyckiego, jeszcze jak słyszę po słapie, to czego on miał dotyczyć? Zakładamy, że silnika, ale jak silnika, to pewnie też elementów zawieszenia, elementów układu hamulcowego i lato, i to auto już troszeczkę lat ma. Pierwsza rzecz, patrzymy, co jest napisane na zbiorniczku wyrównawczym. Jeżeli jest napisane Use Only DOT3, a auta z rynku azjatyckiego zazwyczaj na tamte rynki przeznaczenia mają napisane DOT3, powinniśmy układ hamulcowy zalać płynem DOT3, tak jak typ G od firmy ATE. Jeżeli już jest słap też hamulca, to zakładam, że zostały tam użyte części i podzespoły do wzmocnienia tego hamulca, więc z rynku aftermarketowego. I wtedy już są te elementy przygotowane pod współpracę z płynem hamulcowym DOT4. O co nam chodzi? W tym aucie nie ma, zakładam, ABS, ESP. Wtedy możemy użyć płynu hamulcowego DOT4 typ 200 New Racing Quality od ATE, bo tutaj nam chodzi o uzyskanie jak najwyższej temperatury wrzenia tego płynu hamulcowego. Jeżeli elementy nie zostały zmienione i używane są części oryginalne, a na zbiorniczku jest DOT3 napisane, proszę użyć tylko DOT3 płynu hamulcowego.